Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o powstanie. Wysłuchamy hymnu Gaudium Mater Polonia. Proszę zająć miejsca. Magnificencjo, szanowna pani rektor, dostojne grono profesorskie, szanowni goście, przyjaciele, znajomi i uczniowie jubilata, liebe Gäste aus Deutschland, szanowna rodzino profesora i wreszcie szanowny panie profesorze, drogi jubilacie, zapraszamy na honorowe miejsce. Przypadł mi w udziale zaszczyt szczególny zainaugurować i poprowadzić uroczystość jubileuszu 70. rocznicy urodzin zasłużonego pracownika naszej Alma Mater Poznaniensis, wybitnego historyka czasów starożytnych, profesora Leszka Ambrozowicza. Dzisiejsze spotkanie uświetnia swoją obecnością jej magnificencja, profesor Bogumiła Kaniewska, rektor UAM. Władze rektorskie UAM reprezentują również panowie prorektorzy, panowie profesorowie Zbyszko Melosik, pan profesor Tadeusz Walas i pan profesor Rafał Witkowski. Jest z nami obecny również pan profesor Józef Dobosz, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również prodziekani Wydziału, profesorowie Przemysław Matusik i Maciej Michalski oraz profesor Katarzyna Balbuza, dziś również w roli prezesa oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Na uroczystość przybyli również goście z Gniezna. Pan profesor Mateusz Jäger, dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz dr Michał Duch, zastępca dyrektora tegoż instytutu. Wreszcie jest z nami pan profesor Kazimierz Ilski, dziś w charakterze przewodniczącego Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w trudnym okresie pandemii. Siłą rzeczy, z uwagi na obostrzenia sanitarne, nie mogli się dzisiaj pojawić tu w Auli Lubrańskiego wszyscy ci, którzy swoją obecnością chcieli uhonorować naszego jubilata. Uroczystość jest jednak transmitowana przez internet, i dlatego chciałbym w tym miejscu również bardzo serdecznie powitać tych z Państwa, którzy łączą się z nami w przestrzeni wirtualnej.
Wszystkim obecnym w imieniu pana profesora Leszka Mrozowicza serdecznie dziękuję za przybycie. Jako pierwszą zabranie głosu poproszę jej magnificencję, panią rektor Bogumiłę Kaniewską. Pani rektor, bardzo prosimy. Szanowni państwo, rektorzy, dziekani, profesorowie, wszyscy znakomici goście w tej sali i przed ekranami, taki to znak czasu, ale też nie każdy może obchodzić 70. urodziny w taki sposób, że relacja z jego urodzin jest streamingowana. I drogi, kochany jubilacie, drogi Leszku. Przypadł mi dziś w udziale ogromny zaszczyt złożenia ci życzeń urodzinowych, ale przede wszystkim wyrażenia słów wdzięczności za wszystko, co dla Uniwersytetu, dla nauki polskiej, dla historii, zwłaszcza historii starożytnej, zrobiłeś w trakcie tego swojego akademickiego życia do tej pory i za to, co jeszcze zrobisz, bo nie wątpię, że ten moment jubileuszu jest tylko takim, powiedziałabym filologicznie, uroczystym i wyjątkowo pięknym przecinkiem w tym zdaniu, które piszesz od roku 74, kiedy to pojawiła się jakby pierwsza praca w twoim wykonaniu, była to praca magisterska poświęcona dziejom rzymskich prowincji nad Dunajem. Później już wszystkie stopnie naukowe aż do tytułu profesorskiego następowały w takim, powiedziałabym, dobrym akademickim tempie. Ja z pewnym wzruszeniem obserwuję tu w dostarczonych mi informacjach na temat twojej kariery naukowej, bo znamy się dobrze, ale tak to jest z tym, że znamy się dobrze, że odkrywamy pewne momenty dopiero wtedy, kiedy przychodzi właśnie ten uroczysty przecinek, taki jubileusz, który jest momentem, kiedy się podsumowuje, zauważa całość działalności, spogląda się na nią z pewnej perspektywy, a nie tylko z takiego, powiedziałabym, krótkiego, codziennego kontaktu, który my mamy od wielu już lat. Ze wzruszeniem obserwuję to, że gdzieś tam nasze drogi się spotykały. Pan profesor Mrozowicz urodził się w Myślibożu, mieście, które jest mi z różnych względów wyjątkowo bliskie, które niewiele by brakowało, a stałoby się w pewnym momencie miejscem mojego zamieszkania tuż po studiach, więc trochę byśmy się tak zamienili. Ale jeśli spoglądamy na biografię naukową pana profesora Mrozowicza, to jedna rzecz rzuca się w oczy. W momencie, kiedy pan profesor prowadził swoje badania naukowe, a tak jak mówię, rozpoczęły się one w 1974 roku pracą magisterską i już za 5 lat pojawiła się kolejna praca doktorska, to tym, co rzuca się w oczy, to jest takie bardzo szeroko zakrojone, dzisiaj to nazywamy umiędzynarodowienie. W latach, kiedy było to umiędzynarodowienie, było wyjątkowo trudne, kiedy nie było ono jeszcze hasłem wiodącym dla rozwoju uniwersytetu, dla rozwoju nauki. Pan profesor prowadził badania w Niemczech, w Austrii, Szwajcarii, Francji, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych. Był stałym członkiem ekspedycji archeologicznej w Nowe Bułgarii. Ta ekspedycja działa do dnia dzisiejszego. Rozwija się, przynosząc ogromną chlubę naszemu uniwersytetowi.
Jego wykładów mogli wysłuchać studenci i pracownicy uniwersytetu w Augsburgu, Kilonii, Moguncji, Tybindze, Heidelbergu, Bayert, Bambergu, Monachium, Paryżu, Rzymie, Fryburgu. Jest także członkiem wielu międzynarodowych towarzystw. Także jak Państwo widzą, ta aktywność naukowa pana profesora jest ogromna. Równocześnie nigdy pan profesor Mrozewicz nie uchylał się od działalności organizacyjnej. Skład stołu prezydialnego to pokazuje. Z jednej strony jest to Wydział Historii, z drugiej strony jest to Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, który przez lata pan profesor prowadził, w którym zbudował także, nomen omen, bardzo intensywną współpracę międzynarodową, głównie z krajami zza bloków wschodniego. To w tej chwili w Gnieźnie często rozlega się język rosyjski, język ukraiński. To właśnie dzięki ogromnej aktywności pana profesora. Jest prawdziwym człowiekiem uniwersytetu, o czym świadczy dzisiaj obecność osób z wielu wydziałów, także z mojego macierzystego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, bo przecież bez związków z filologią klasyczną to dzieło budowania wiedzy o starożytnej historii panu profesorowi by się nie udało. Także Leszku, przyjmij ogromne podziękowania za cały, za cały ten czas, który także poświęciłeś z jednej strony nauce, z drugiej strony organizacji nauki, także jako członek wielu towarzystw międzynarodowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Epigrafiki Greckiej, Komitetu Nauk o Literaturze Antycznej PAN, był pan profesor jego wiceprzewodniczącym, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, któremu też pan profesor poświęcił sporo energii jako sekretarz generalny w latach 2011-2014. Przy tym ogromie prac organizacyjnych pan profesor wypromował ponad 200 magistrów, 24 doktorów, a bibliografia pana profesora liczy aktualnie około 420 pozycji. To jest biblioteka, która nie w każdym pokoju może się zmieścić. A do tego wszystkiego jest pan profesor zawsze uśmiechniętym, komunikatywnym członkiem naszej społeczności, który jest takim prawdziwym człowiekiem akademickim, towarzyszącym nam w doli i niedoli akademickiej, a jak Państwo widzą, a też osobą mocno zaangażowaną w życie rodzinne. Tu wnuczka właśnie się prezentuje, wnuczka Helenka, jak zdążyłam się dowiedzieć. I warto, by najbliżsi pana profesora także usłyszeli od nas dzisiaj podziękowania, zwłaszcza małżonka, za tą chęć dzielenia się czasem pana profesora z uniwersytetem. I teraz chciałabym prosić, byś przyjął życzenia, które chcę złożyć w imieniu całej społeczności akademickiej w tym czasie takim trudnym, to przede wszystkim życzenia zdrowia. Zdrowia, które pozwolą Ci dalej działać w tym samym tempie dla dobra uniwersytetu, ale też mam nadzieję dla Twojej osobistej, ogromnej satysfakcji. Ale jeszcze pozwól, że z takiej pięknej, urodzinowej okazji drobny serce. I życzę, żeby Twoja mądrość, żeby Twoje zdolności organizacyjne, Twoja wiedza służyły nam co najmniej tak samo intensywnie jak bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Thank you.
Dziękuję bardzo pani rektor. A teraz poprosiłbym o wygłoszenie przemówienia pana dziekana Wydziału Historii UOM, pana profesora Józefa Dobosza. Magnificencjo, panie dyrektorze, szanowni państwo, a przede wszystkim dostojny jubilacie. Spotykamy się dzisiaj, by z przekonaniem i radością uczcić profesora Leszka Mrozewicza, który od wielu dziesiątków lat podąża niestrudzenie ścieżkami Clio. Choć już ponad 8 wieków temu nasz wielki poprzednik w dziejopisarskim dziele Mistrz Wincenty zwracał uwagę, pisząc o powinności historyka, że nie mamy bowiem z dzieweczkami wśród mus swawolić w pląsach Diony, lecz stanąć przed trybuną czcigodnego Senatu. Proszeni jesteśmy, aby złoto ojczyzny opiewać filary. Jednak Leszek Mrozewicz nie wahał się pójść za muzą Clio. Pociągnął za sobą na tę, jak wiemy z własnego doświadczenia, niełatwą, często wyboistą drogę, całą gromadę uczniów, z których uczynił wiernych kapłanów muzy. Dzisiaj, jako vir venerabilis, stoi przed trybuną dostojnego Senatu i może szczycić się nie tylko ogromnym dorobkiem naukowym wspartym przymiotami ducha, ale także wszystkimi, których na ścieżki Clio sprowadził i na nich utrzymał. Przecież prawdziwy mistrz żyje w swych dziełach i uczniach. Jego samego Clio wiodła od 1974 roku, poczynając gdzieś od Mezji Dolnej przez wiele zakątków Imperium Romanum, choć naukowy debiut odnosił się do czasów i miejsc od Rzymu nieco odleglejszych. W 1974 roku rozpoczął Leszek Mrozewicz pracę w Instytucie Historii i przez wiele lat był z nim związany. Tutaj przeszedł właściwie cały uniwersytecki cursus honorum, od asystenta do profesora. Tutaj kierował Zakładem Historii Społeczeństw Antycznych w latach 1997-2012. Właściwie ten zakład stworzył, by w 2009 roku objąć Gnieźnieński Instytut Kultury Europejskiej, nadając mu też ryt szczególny. Kontaktów z Instytutem Historii nigdy nie zerwał, i wszyscy członkowie Wspólnoty Wydziału Historii, który jest spadkobiercą dawnego Instytutu, w dniu jubileuszu składają za to panu profesorowi głęboki ukłon. Jak ważne są naukowe dociekania nad antykiem naszego dostojnego jubilata, nikogo przekonywać nie trzeba. Szczególnie, że dzisiaj jesteśmy w pełni świadomi, iż to właśnie antyk, obok barbarzyńców i chrześcijaństwa, stanowi istotny element konstytutywny naszej cywilizacji. Oczywiście, im dalej od starożytnych Greków i Rzymian, tym bardziej się do nich przyznajemy. Wspomniany już mistrz Wincenty, nieodrodne dziecko drugiego z renesansów, zwracał uwagę na naszą młodszość kulturowo-cywilizacyjną w stosunku do starożytnych, pisząc: my bowiem dzisiejsi jesteśmy, i nie masz w nas sędziwej wiedzy wczorajszości. Po łacinie to nawet smaczniej brzmi: nos enim hodierni sumus, nec nulla esternitatis est in nobis cana scientia. Dziejopis ukształtowany na Alanie z Lille, Giraldzie z Cambridge czy Janie z Salisbury, akurat tutaj szedł tropem Bernarda z Chartres i jego karzełków na barkach olbrzymów. Owymi olbrzymami byli starożytni, karzełkami zaś ci, którzy dzięki nim widzą dalej, erudyci wyrastający z nurtu zwanego renesansem XII wieku. Na kogo barkach wzrastał nasz dostojny jubilat, poza oczywiście starożytnymi Rzymianami? Na to pytanie najlepiej odpowie on sam. Natomiast kogo dzisiaj, jako olbrzym badacz, na swych barkach wznosi, odpowiadać nie musimy. Wielu z nas jest dzisiaj na tej sali. Czcigodny panie profesorze, drogi Leszku, czegóż można życzyć wielkiemu uczonemu i spełnionemu dydaktykowi w dniu dla tak ważnym? No, chyba tylko kolejnej napisanej książki, potem oczywiście następnej i potem no,
następnej. I jeszcze wiele spokoju w życiu osobistym, jeszcze więcej zdrowia. Multos et plurimus annos, panie profesorze. Pozwolę sobie jeszcze odczytać krótki list w imieniu Wydziału Historii. Wielce szanowny panie profesorze, dostojny jubilacie. Z okazji pięknego jubileuszu władze Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z całą wspólnotą wydziałową składają nie tylko serdeczne gratulacje, ale i podziękowania za wieloletnią obecność w gronie poznańskich historyków oraz znakomitą współpracę na niwie badań nad przeszłością. Niestrudzenie poświęca się pan profesor dociekaniom nad dziejami antycznymi, pracą na rzecz środowiska historyków oraz budowaniu podstaw naszej dyscypliny przez kształcenie i kształtowanie kolejnych pokoleń adeptów historii. Pana znakiem rozpoznawczym są najwyższej próby badania nad dziejami społeczeństw antycznych, na gruncie których wytycza pan nowe szlaki oraz odkrywa i przywraca naszej kulturze liczne źródła stanowiące jeden z jej fundamentów. W tym ważnym dla pana profesora, ale i dla nas wszystkich jako badaczy przeszłości, zwłaszcza dziejów antycznych dniu, pracownicy i władze Wydziału Historii UAM życzą pomyślności, zdrowia i niespożytej energii w realizacji wszelkich naukowych i pozanaukowych pasji oraz wielu sukcesów. Ad multos annos. W Poznaniu dnia 9 grudnia 2021 roku, choć z takim zawahaniem tę datę podaję, bo powinien być pewnie 5 listopada. I stosowne podpisy. Dziękuję bardzo, panie dziekanie. I o zabranie głosu poprosiłbym teraz dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, pana profesora Mateusza Jegera. Magnificencjo, panie rektor, panowie rektorzy, panie dziekanie. Drodzy goście, szanowny panie profesorze. Zacznę od tego, panie profesorze, że znamy się od 11 lat. Wiem, że to skromny wynik, bo podejrzewam, że na tej sali jest wiele osób, które dłużej panu towarzyszą. Ale zaznaczam to, ponieważ to ważne. Otóż w trakcie przygotowań do dzisiejszej uroczystości otrzymałem 2 zawoalowane i 3 sformułowane wprost sugestie dotyczące tego, co powinienem dziś powiedzieć. Powodem była zapewne troska o to, aby wszystko wypadło jak najlepiej. I co tu dużo mówić, abym czegoś, proszę państwa, nie palnął. Jak jednak wspomniałem, znamy się od 11 lat. Więc jak się pan profesor domyśla, grzecznie wysłuchałem wszystkich 5 sugestii i całkowicie je zignorowałem. Dzisiejszy dzień bowiem zasługuje na to, aby było szczerze i uczciwie. Proszę państwa, córka zapytała mnie wczoraj wieczorem, dlaczego znów prasuję białą koszulę. Zdałem sobie sprawę z 2 rzeczy, że muszę kupić więcej koszul, ale też wytłumaczyłem, że powodem jest oczywiście dzisiejsza uroczystość. I to prawda, proszę państwa, wszyscy jesteśmy tutaj dzisiaj z tego samego powodu. Pomyślałem jednak, że choć powód ten sam, to jednak osoba, dla której tutaj jesteśmy, dla każdego z nas jest kimś innym. Tak to już, proszę państwa, jest, że każdy z nas odbija się w oczach otaczających nas ludzi jako określona postać. Będąc sobą, możemy być dla jednych dobrym ojcem, w małych oczach możemy być świetnym dziadkiem, świetnym nauczycielem, ale też możemy być kiepskim fachowcem. Proszę państwa, ci z nas, którzy są najciekawsi, najbardziej aktywni i najlepiej wykorzystują dany im czas, są najpracowici, dają się w toku swojego życia poznać pod wieloma postaciami. I taką właśnie osobą jest
pan profesor Leszek Mrozewicz. Każdy z nas, mam takie przekonanie, że każdy z nas przyszedł dziś świętować z inną postacią Leszka Mrozewicza. Pani rektor, jak wspomniała, świętuje z wieloletnim, lojalnym pracownikiem uniwersytetu. Część z nas świętuje ze swoim nauczycielem i mistrzem. Inni z nas świętują z wielkim historykiem. Może z konkurentem w pracy naukowej. Jeszcze inni przyszli tu ściśle dla wielkiego epigrafika. Każdy z nas poznał i oddaje dziś cześć zupełnie innemu Leszkowi Mrozowiczowi. Ja podobnie, proszę Państwa. Poznałem wielu Leszków Mrozowiczów. I wspomnę tylko o paru z nich. Pierwszy, proszę Państwa, opowiem jak przystało na archeologa w porządku chronologicznym. Pierwszy to nieznany mi wówczas Leszek Mrozewicz, autor niewielkiego niebieskiego podręcznika do historii starożytnej o bardzo chwytliwym tytule Starożytność, z którego uczyłem się do egzaminów wstępnych na studia, pracując jako pomocnik ogrodnika. I proszę Państwa, panie profesorze, czytałem z wypiekami na twarzy, ale przyznaję szczerze, że dlatego, że byłem odpowiedzialny za palenie w piecu ogrzewającym szklarnię. Starożytność mnie wówczas zdecydowanie nie porwała. Drugi Leszek Mrozewicz, i to bardzo ważne, wtedy wciąż jeszcze dla mnie anonimowy, to człowiek, który w trudnym dla mnie momencie, można powiedzieć, że kupił mnie jak kota w worku. Podał mi dłoń, gdy wszystkie inne dłonie schowały się za plecy i do kieszeni. Dał szansę i uratował moje marzenie o pracy naukowca. Kolejny Leszek Mrozewicz, dobrze mi już wówczas znany, zabrał mnie w objazd naukowy do Włoch. I pamiętam, gdy stanęliśmy przed łukiem triumfalnym w Benewencie. I ze zgrozą oczekiwałem długiej tyrady. Padała mrzawka, a miasto, przynajmniej dla mnie, miało w sobie urok takiego włoskiego sosnowca, proszę Państwa, taki dyskretny urok. I profesor wówczas zaczął mówić. Co się okazało? Z każdym zdaniem z metryki ulatywały mu miesiące. Gdy profesor skończył mówić o łuku triumfalnym, proszę Państwa, miał może raptem 28 lat, a ja stałem i zazdrościłem. Nie tylko ogromnej wiedzy, ale przede wszystkim radości, umiejętności dzielenia się ogromną pasją, którą dało się wyczuć w każdym wypowiadanym słowie. Wreszcie, proszę Państwa, ostatni Leszek Mrozewicz, z którym dziś świętuję, to wieloletni dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Osoba, którą zastąpiłem na tym stanowisku. I osoba, która spowodowała, że długi czas jeszcze będę się poruszać pod poprzeczką. Bardzo wysoko zawieszoną przez profesora poprzeczką, który przez lata wzbudził ogromny szacunek i nadal wzbudza ogromny szacunek wśród pracowników Instytutu, ale także wśród wszystkich, którzy w Gnieźnie i w jego regionie nasz Instytut otaczają. Proszę Państwa, każda z postaci Leszka Mrozewicza, dla której dzisiaj tutaj przyszliśmy, ilekolwiek by ich nie było, zasługuje na szacunek. Każdej z tych postaci coś zawdzięczamy i każdej chcemy za coś dziś podziękować. Cieszę się, że ja mam taką możliwość. Bardzo dziękuję, profesorze, za wszystko. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. A teraz chciałbym poprosić o wygłoszenie mowy w imieniu uczniów pana profesora Leszka Mrozewicza, którą wygłosi pani profesor Katarzyna Balbuza. Jej magnificencjo, pani rektor, panowie rektorzy, szanowny panie dziekanie, szanowni panowie dziekanowie, dziekani, czcigodni profesorowie, drodzy goście, liebe Gäste aus Deutschland, dostojny jubilacie, droga rodzino pana profesora. Pliniusz młodszy przed wygłoszeniem swojej mowy do cesarza Trajana modlił się do Jowisza, by dane mu było wygłosić mowę godną konsula, godną senatu, godną princepsa, by wszystko naprawdę się zasadzało, niezależności i wierności,
i aby mowa dziękczynna daleka była od jakichkolwiek pozorów czołobitności na tyle, na ile daleka jest od niezbywalnej konieczności. Cytuję, bo też jaki z darów boskich, zapytywał Pliniusz, mógłby być cenniejszy albo dostojniejszy, niżli czystego i nieskazitelnego serca princeps. Tym znakomitym i jakże trafnym cytatem z Pliniusza chciałabym zacząć moją mowę w imieniu uczniów zacnego jubilata. Spotkał mnie bowiem dzisiaj wielki zaszczyt i honor reprezentowania tych wszystkich, których droga zawodowa została utorowana dzięki wsparciu pana profesora. Mam, podobnie jak Pliniusz, bolesną świadomość, że moja mowa może wydawać się niewystarczająco godna naszego jubilata, bo przecież nie da się w tych kilku słowach wyrazić wszystkiego. Z drugiej strony, by wymienianie jego zasług nie wydawało się zbyt czołobitne, jak obawiał się Pliniusz. W imieniu uczniów chcę bowiem podziękować panu profesorowi za wszystko, co od niego otrzymaliśmy na naszych indywidualnych ścieżkach naukowych, wyrazić uznanie dla imponujących osiągnięć naukowych pana profesora, a przede wszystkim z całego serca podziękować za wiarę w nas i zaszczepienie w naszych sercach i umysłach miłości i pasji do antyku. O drodze naukowej pana profesora Leszka Mrozewicza i osiągnięciach w tej dziedzinie mówili już moi czcigodni przedmówcy. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że profesor to również znakomity i fenomenalny dydaktyk, który wypromował kilka pokoleń studentów. Występuję w ich imieniu, a więc licznego grona doktorów, magistrów, licencjatów, a także wszystkich tych naukowców, którzy czują się uczniami pana profesora, gdyż na różnych etapach swojej drogi naukowej i przygody ze starożytnością klasyczną mieli możliwość czerpać z wiedzy i doświadczenia pana profesora. Tej niezliczonej rzeszy uczniów profesor Leszek Mrozewicz zawsze poświęcał mnóstwo czasu i uwagi. Z właściwą sobie energią i pasją uczył trudnego warsztatu historyka starożytności. Wymagał wiele, ale pamiętaliśmy o Senece, per aspera ad astra. Pan, panie profesorze, był dla nas najlepszym w tym względzie przykładem. Profesor Leszek Mrozewicz wysyłał nas na wykopaliska. Powtarzał, że dobry starożytnik musi znać warsztat archeologa. Zapisywał na dodatkowe lektoraty greki i łaciny lub na studia na filologii klasycznej. Również lektoraty języków nowożytnych, wszak by uprawiać historię antyku, trzeba znać nie tylko języki klasyczne, ale i czytać w językach kongresowych. Pamiętam, że kiedy wróciłam ze swoich pierwszych wykopalisk z Nowe, pan profesor przywitał mnie informacją, że jestem już od miesiąca zapisana na lektorat języka niemieckiego. Od razu podstawowy i zaawansowany, by móc się osłuchać z językiem. Dbał nie tylko o nasze wykształcenie w zakresie języków starożytnych i nowożytnych, był też surowym recenzentem naszej polszczyzny. Wdrażał nas do prac redakcyjnych zainicjowanych przez siebie znaczących seriach wydawniczych i w Poznaniu, i w Gnieźnie. Zachęcał do aplikowania na stypendia zagraniczne do znaczących ośrodków uniwersyteckich w Europie. Mocno wspierając nas w tym działaniu, organizował wyprawy do fascynujących miejsc naznaczonych cywilizacyjnie przez Greków i Rzymian. Zawsze, również podczas naszych staży zagranicznych, pozostawał z nami w żywym kontakcie. Pomagał, dbał, zachęcał i systematycznie wdrażał badania naukowe. Uczniowie profesora Leszka Mrozewicza, którzy pod jego opieką naukową mogli realizować swoje pasje naukowe, to nie tylko absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy kończyli studia w Poznaniu. Profesor długi czas wykładał także w Bydgoszczy, skąd wywodzi się kilku uczniów, a także w Gnieźnie, gdzie pracuje od 2012 roku. Po śmierci nieodżałowanego historyka i numizmatyka profesora Lesława Morawieckiego, pan profesor Leszek Mrozewicz przygarnął dwójkę jego doktorantów, nieznanych sobie zupełnie młodych ludzi, którzy mogli kontynuować i bronić swoje prace pod jego kierunkiem. Pierwszy doktorat obroniła szczecinianka, dziś profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, Danuta Okoń. Był to rok 1997, ten sam, w którym profesor Mrozewicz stanął na czele nowo powołanego Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych na ówczesnym Wydziale Historycznym. Większość z wymienionych uczniów zacnego jubilata pracuje dziś na polskich uniwersytetach. Kilku na stanowisku profesora, na macierzystej uczelni w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie.
a także na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie Zielonogórskim czy Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczniowie profesora Leszka Mrozewicza to jednak także rzesza innych polskich młodych badaczy, którzy tłumnie przyjeżdżali do Poznania, a potem do Gniezna po przejściu pana profesora do IKE, by brać udział w organizowanych przez niego słynnych seminariach doktorsko-habilitacyjnych. Nie sposób wymienić wszystkich. Były to zawsze inspirujące i ważne spotkania, które prawdziwie integrowały środowisko starożytnicze. Uczniowie profesora Leszka Mrozewicza to wreszcie także studenci, o których dbał z największą starannością. Zainicjował powstanie sekcji starożytniczej Amici Antiquitatis przy Studenckim Kole Naukowym Historyków imienia Gerarda Labudy na Wydziale Historycznym. Sekcja istnieje do dziś. Skupiała i nadal skupia wielką rzeszę młodych ludzi zafascynowanych antykiem. Spotyka się na zebraniach z prelekcjami, dwugłosami studenckimi, realizuje projekty naukowe. Oraz zagraniczne wyjazdy naukowe śladami kultury antycznej. W latach 2006-2010 było ich łącznie 7. Niemcy, Turcja, Włochy, Wielka Brytania. Ale jeszcze przed powołaniem do życia sekcji Amici profesor organizował ekspedycje studenckie do Rzymu, Francji, Grecji, na Sycylię czy na Limes Germański. Ostatnia z wypraw finansowana przez DAD to głównie wędrówki po Limesie. Obecni z nami kierowcy niemieccy zazwyczaj zwiedzali z nami wszystkie obiekty. Był jednak i taki moment, kiedy zostawili nas samych w lesie i kręcąc z niedowierzaniem głową wrócili do autokaru. Byliśmy w pięknych lasach zachodniego pasma Taunusu, gdzie zachowały się pozostałości Limesu germańsko-retyckiego. Znajdował się tam niegdyś kasztel Zugmantel, pochodzący z czasów flawijskich. W terenie widać jedynie właściwie nierówności. Nasi kierowcy nie widzieli tam nic poza lasem. My z zachwytem wpatrywaliśmy się w zagłębienia terenu, widząc oczyma wyobraźni siedzibę kohorty rzymskiej. Dzisiaj ten teren jest na liście UNESCO. Wspominając tę ekspedycję, niemal natychmiast mamy przed oczyma obrazy antycznych ruin, starożytnych miast, znakomitych artefaktów sztuki starożytnej i długich wspólnych wieczorów w antycznej scenerii. Wszyscy pamiętamy seminaria dla studentów, dla doktorantów, te w Poznaniu, ale przede wszystkim wyjazdowe, do ciążenia, organizowane zazwyczaj jesienią w okolicach urodzin pana profesora. Zawsze całym sobą zaangażowany, zafascynowany, prawdziwie zarażał pasją i miłością do antyku. My, uczniowie, zawdzięczamy panu profesorowi Leszkowi Mrozewiczowi również to, że otworzył nam okno na świat. Wysyłał lub wspierał nasze wyjazdy na stypendia i staże do Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Francji. Mogliśmy korzystać z zagranicznych bibliotek, zwiedzać pozostałości świata antycznego, znakomite muzea, a także, co bardzo ważne, korzystać z konsultacji z największymi uczonymi naszych czasów. Nazwisko pana profesora otwierało każde drzwi. By wspomnieć tu tylko mój przykład, mogłam kilkakrotnie odbywać staże w Heidelbergu, uczestnicząc w seminariach doktorsko-habilitacyjnych u świętej pamięci Gezy Alfeldiego. Spędzić niemal 2 lata we Fryburgu Szwajcarskim u świętej pamięci profesora Tadeusza Zawadzkiego i Marcela Pierarta, naszego wielkiego przyjaciela. Korzystać z wiedzy niezapomnianego profesora Silvio Pancieri w Rzymie, poznać Petera Weissa, Andreasa Lutera, Józefa Fizehofera w Kilonii i obecnego dziś z nami Leonarda Schumachera z Moguncji. To zaledwie kilka przykładów. Dość powiedzieć, że nawiązane wówczas w późnych latach 90. i później kontakty naukowe z wieloma ośrodkami i uczonymi trwają do dziś. Jak wspomniałam, to tylko moja historia, ale z całą pewnością każdy z tutaj obecnych uczniów mógłby wymienić więcej takich przykładów. Pan profesor Leszek Mrozewicz wprowadzał nas intensywnie w świat nauki na poziomie międzynarodowym w czasach, kiedy wyjazdy za granicę nie były czymś tak oczywistym i łatwym jak dzisiaj. Zapraszał z wykładami naukowców z całego świata. Po przełożeniu ich na język polski publikowane były w cyklu Ksenia Poznaniensia z myślą o naszych studentach. To dzieło profesora kontynuujemy po dziś dzień, wydając już 3. serię tych wykładów. Autorem pierwszego zeszytu był niezapomniany profesor Tadeusz Zawadzki, a tytuł jego wykładu brzmiał jakże symbolicznie: Wita magistra historię, czy przeszłość może uczyć się od teraźniejszości. Wykłady gości zapraszanych do Gniezna ukazywały się w serii Opuskula Gneznenzja. Ale o naukowych dokonaniach pana profesora i jego pozycji w świecie nauki międzynarodowej była już mowa. Chciałabym zatem swoje wystąpienie zakończyć nieco bardziej osobistym wyznaniem, pod którym z pewnością mogłoby się podpisać wiele obecnych tu osób.
Kochany panie profesorze, otóż mieliśmy ogromne szczęście spotkać na swojej drodze tak wybitnego i charyzmatycznego nauczyciela, jakim pan był i jest. Niewątpliwie wyróżnieni przez los chcielibyśmy, aby nasze dzisiejsze podziękowania za wspólnie przebyte lata zabrzmiały naszą serdeczną wdzięcznością, wyrażoną, jakżeby inaczej, łacińską nutą. Tibi, magistro optimo, et preceptori splendidissimo. Ex imis omnium nostrum pectoribus maximas gratias nunc agimus. Krzysztof Antczak, Wojciech Bejda, Mariusz Ciesielski, Michał Duch, Dorota Dudkiewicz, Jerzy Hatłas, Daria Janiszewska, Zofia Kaczmarek, Jakub Kozłowski, Krzysztof Królczyk, Monika Kubiaczyk, Karolina Kulpa, Paweł Madejski, Danuta Okoń, Lechosław Olszewski, Małgorzata Rabenda, Sebastian Ruciński, Paweł Sawiński, Dariusz Spychała, Anna Tatarkiewicz, Boguchwała Tuszyńska, Emilia Twarowska, Jadwiga Żmijewska i mówiąca te słowa. Prawie wszyscy tu dzisiaj jesteśmy. Doktorzy pana profesora Leszka Mrozewicza, absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do podziękowań przyłącza się niezliczona rzesza wdzięcznych magistrów, licencjatów, a także tych wszystkich adeptów nauki, których praca pan profesor recenzował. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Dziękuję bardzo, pani profesor. Dostojny jubilacie, dostojny panie profesorze, szanowni państwo, chciałbym teraz w imieniu organizatorów zaprosić wszystkich z państwa na koncert, który uświetni naszą uroczystość, jubileusz pana profesora. Przed państwem wystąpią pani Paulina Szlachcic, reprezentująca Akademię Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz pan Aleksander Frąszczak z Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego w Wrocławiu.
ukrycie i skrycie. O życie, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie. W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną Twą urodę. Kocham Cię, życie, poznawać pragnę Cię, pragnę Cię, pragnę Cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrak. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, w światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle, nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie. O życie, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham Cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech Ty życie łez mych winne, nie zamienię Cię na inne. Kocham Cię, życie, poznawać pragnę Cię, pragnę Cię, pragnę Cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który to życie kocha i tak jak ja. Nadzieję ma. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. What can be my hair now, and wonder what dress to wear now. I say a little prayer to you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We'll never be part of how I love you. Together, together, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear, and while running I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time I say a little prayer for you. Forever and ever you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We'll never be part of how I love you. Together, together, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. My darling, believe me, for me there is no one but you. Please love me too, I'm in love with you.
answer my prayer now, baby. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you together, together. We'll never be part of how I love you together, together. That's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. Często jest, że
ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. Dziękuję serdecznie Państwu za tę ucztę artystyczną, którą nam tutaj Państwo zafundowali. Wielkie, wielkie podziękowania dla obojga z Państwa. A teraz chciałbym poprosić o wygłoszenie laudacji na cześć naszego jubilata, pana profesora Leszka Mrozowicza. Laudację wygłosi profesor Dariusz Słapek z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Panie profesorze, prosimy bardzo. Magnificencje rektorzy, dostojni profesorowie, szanowni goście, czcigodny jubilacie. Pewnie dalej też powinno być śpiewająco. Widzę jednak w tym względzie pewne bariery. Mogę jedynie powiedzieć, że nie będzie nas zbyt długo. Dwie piosenki, a punktem referencyjnym nie będzie Bolero Ravela. Z pewnością spróbuję. Szczęśliwie dzisiejsza uroczystość nie mieści się w ramach odległą tradycją legitymowanego ceremoniału akademickiego, który wyznacza ramy i charakter procedowania, a jedynie czerpie z niego inspirację. Uzasadniam tym niejaką apostazję wobec formy wystąpienia, szczerze jednak ufając, że pozostanie ono laudacją. Wierzę, bo świadomy swej roli, kłopotliwie ostatniego, przedmiotem zainteresowania uczyniłem liczne, dostępne kazusy gatunku. Wbrew pozorom to pasjonująca dla z natury krytycznego historyka lektura, która zasadniczo wprowadza stan ambiwalencji. Z jednej strony poznajemy niekwestionowanych gigantów nauki, z drugiej zaś bliskie apoteozie, laudacje stawiają niewinnych bohaterów w mocno niezręcznej sytuacji. Niekiedy ocierają się nawet o śmieszność.
Na przykład wówczas, kiedy laudator z głęboką wiarą przekonywał, pewnie po lekturze Swetoniusza, że rozwój kowalstwa w miejscu urodzenia panegiryzowanego sprawił, iż ten już w kolebce został kowalem swego losu. Nie posiadam rozległej wiedzy na temat dziejów rodzinnego dla profesora Myśliborza i nie zamierzam sugerować, że na jego terenie rozwijało się osadnictwo rzymskie, a obcowanie z tak powstałym emporium handlowym, w którym ludziom żyło się dostatnio, stało się twórczą inspiracją dla ucznia miejscowego liceum. Boję się, że równie zawodne byłoby wnioskowanie z nazwy lokalnego klubu sportowego Osadnik Myśliborz. Mogę jedynie ad hoc stworzyć sofistyczną hipotezę, że sportowy osadnik zaprowadził nastoletniego Leszka do Stefana Parnickiego Pudełko, jakby nie było autora i znawcy Olimpii i Olimpiad. Seminarium profesora, droga jeszcze Leszka, do przyziemnej historii okazała się już bardzo bliska. Kiedy w 1976 roku po raz pierwszy wyjechał do Nowe, było niemal pewne, iż bliską archeologii, właśnie przyziemną, historię uprawiał będzie ze szkiełkiem w ręku, klęcząc i nie wyłącznie gabinetowo. W tej pozycji i postawie utwierdzać go począł wielki epigrafik, profesor Jerzy Kolendo. Profesor Leszek Mrozewicz narodził się zatem między Nowe a Kolendo. Naukowe dzieciństwo, zakończone dyzertacją doktorską w 1979 roku, przebiegało natomiast w bezpiecznej przestrzeni między Ułam a Mezją Dolną. Dalsze, w pełni zasłużone awanse były już efektem szerszych naukowych peregrynacji gdzieś nad Dunajem i Renem. Brzmi to dość sielankowo, ale kryje się zatem wyczuwalny na odwrociach dyplomów i wyróżnień, skryty w zdawkowych, chłodnych protokołach i świadectwach, wypada je dzisiaj nazwać dowodami wpływu. Trud i znój, pot i mozuł, pasmo epickich, samodyscyplinujących wyrzeczeń i ograniczeń, dotkliwych i odczuwalnych nawet wówczas, kiedy robi się to, co się kocha. Jeśli te okoliczności kwitować choćby jednym, acz mocno wyboldowanym zdaniem, to zupełnie nie beztrosko brzmi opinia, że przełom lat 90., 80. i 90. wykreował dojrzałego badacza, historyka ciągle przyziemnego, pozostającego w stałej koniunkcji z archeologią, epigrafika pogranicznika. Jeśli tak odważnie, miast na przykład prowincjonałem, nazwać specjalistę w zakresie badań nad limesem, przenikliwego znawcę procesów urbanizacji i industrializacji i wreszcie mistrza niezwykle trudnej prozopografii. Choć jak ten legat rzymski przynoszę w jednej pole togi niemal 500 argumentów za wielkością jubilata, jego dorobek publikacyjny wynosi w tej chwili około 500 wartych omówienia pozycji, w drugiej zaś mieszczą inne dowody i zgoła inną metodę przekonywania, to nieco apodyktyczny wybór dowodzenia uzasadniam jedynie tolerancją słuchaczy. Zastrzegam, że moja droga to nie dziewiczy dukt oryginalności. Znam laudację skomponowaną jako kierowany do jubilata list. Powstała ona jednak w epoce przed SMS-em. Nie ukrywam jednak, że przemyśliwałem, iżby z premedytacją w naukowym CV profesora skoncentrować się na poszukiwaniu i eksponowaniu potencjalnych zaniechań, luk i przeoczeń. Szybko skonstatowałem, że w ten sposób Leszkowa laudacja nijak powstać nie może. Historyk taki stan niemocy wyjaśnia zwykle milczeniem źródeł. Jeśli ma być jednak poważniej, to zacząć muszę okropnie i strasznie, bo nawiążę do wszechogarniających i przerażających nas akcji, ewaluacji czy parametryzacji. Oto specy od metrologii nauki ogłosili Urbi et Orbi, że mierzona w latach droga do odkrycia naukowego wygląda różnie w zależności od charakteru rewolucjonizowanej dyscypliny. Trzeba koniecznie dodać, że pod pojęciem odkrycia rozumieli oni to, co my dzisiaj znamy jako trzecie kryterium ewaluacji, czyli opis wpływu badań na szeroko pojmowane otoczenie nauki, a co byśmy o nim nie mówili, to takie miejsce pod strzechą jest nobilitujące dla każdego badacza, tak po prostu ad calendas graecas. I tak tabloidy najrzadziej pisują o filozofach, którzy z przyczyn tylko domyślnych odkrywają ponoć raz na pół stulecia. Na przeciwnym biegunie pomiarów stoją archeolodzy, prawdziwi naukowi celebryci, bo wypinają dumnie pierś statystycznie aż raz na rok. Historykom przypisano
odkrywanie średnio raz na 15 lat pracy. Jeśli zatem szacowny jubilat jest przyziemnym badaczem przeszłości, bliskim archeologii epigrafikiem, zakładam, że odkrywa więcej i częściej niż przeciętny gabinetowy historyk-archiwista. Sprzyja mu również fakt, że jest pogranicznikiem. Cóż zatem odkrywa przyziemny pogranicznik? Jakie przesłanie unieśmiertelnia? Najłatwiej powiedzieć, że rozpoznaje przestrzenie takie specyficznie nieznane i niezbadane, bo przykryte płaszczem posantyczności. Mezja Dolna, Panonia, Nowe, Mogontiacum. Uwolnione opowiadają historię najstarszej Europy, chyba pierwszej zjednoczonej, ale nie celtyckiej. Zhierarchizowanej, a jednocześnie egalitarnej, scentralizowanej, ale i autonomicznej, pewnie unifikującej się, acz ciągle, co ważne, otwartej, oczekującej. Nuta niepewności wydaje się właściwa, kiedy cechy te odnosić do idei swego rodzaju polityki historycznej Imperium Romanum. Obawy zdają się znikać, jeśli korzystać z perspektywy pogranicznika. Jubilata fascynuje bowiem fenomen pogranicza, nie samej granicy. Ta ostatnia zresztą nigdy nie jest hermetyczna. Niekoniecznie dzieli, odróżnia, źle stereotypizuje lub stygmatyzuje, ale to właśnie pogranicze znakomicie niweluje wszelkie niebezpieczne objawy obcości. Mrozewiczowi Limes, raczej specyficznie pojmowana idea imperium sine fine, na wskroś europejski i nieodległy, a już z tego powodu aktualnie ważny, to nie no man's land, a przestrzeń wypełniona dynamicznym dyskursem, obszar nakładania się, wymieszania kulturowej osmozy, ale i ścierania się, wykodowywania nowych jakości. Pięknie brzmi tytuł jednej z prac pana profesora, Via et Imperium. Zrazu to amalgamat, mikstura, panoptikum, pstrokacizna, ale zdaje się, iż ten właśnie melanż historyk Mrozewicz pojmuje jako romanizację. W tym tyglu odkrywa jakiś porządek, definiuje siły sprawcze i racjonalne, choć w ogromnym przecież stopniu też spontaniczne mechanizmy. Te narzędzia to municypalizacja, industrializacja i urbanizacja, ale takie akademickie pojęcia oddają raczej rzymski punkt widzenia. W tak opisanej makrohistorii giną jej autentyczni sprawcy. Nikną i gubią się za liczbą mnogą. Nawet jeśli w słowach szukać jakiejś właściwej dla romanizacji dynamiki. Zrazu to na ogół żołnierze, potem weterani, coraz więcej kupców, coraz liczniejszych rzemieślników i bęc, mamy miasto. Ale ono też jest anonimowe. Tę w większości bezimienną masę Mrozewicz odkrywa, rozpoznaje i identyfikuje, upodmiotowuje, w końcu ożywia. Elementy większych całości przestają być tylko numerami z kolejnych tomów CIL. Niezależnie od tego, czy są rzymskie, rzymskopodobne, czy rzymsko brzmiące. Julius Faustinianus, Calpurnius Julianus, Sextus Elius, Calpurnius Proculus, Petilius, Licinius Mucianus, Clodius, Licinius Crassus, etc., etc. To brzmi jak apel poległych, ale zasłużonych poległych. Multiplikuje, bo tylko w taki sposób, łącząc zdawkowe i rozproszone drobiny, wykreować można jakiś wzorzec antycznego człowieka pogranicza. Mrozewicz znajduje powody, aby czasem nie wprost, ale jednak mówić o nich jako o odważnych pionierach, a przy tym roztropnych w innowacjach, przebojowych, ale nieskłonnych do gwałtowności i pochopności, ludziach zdeterminowanych, a jednocześnie poszukujących, otwartych, zdecydowanych indywidualistach, ale i lojalnych wobec wspólnoty, małej i wielkiej ojczyzny. Cives Romani et Taunenses. Oczywiście nie odpowiada na pytanie, kiedy stali się oni Europejczykami. Nie wie też, czy w ogóle stali się Europejczykami. Nie mam jednak wątpliwości, że wszyscy oni są prekursorami i depozytoriuszami europejskiego systemu wartości. Choć to tylko właściwości ówczesnych elit, to przecież to one są zawsze wzorcami, inicjatorami i głosicielami, nośnikami i wreszcie pełnią misję. Zwykle pokazują to, co łączy i może integrować, u Mrozewicza szczególnie. Te wielkie, a niekiedy też trudne do jednoznacznego wyartykułowania w tytułach studiów archeologiczno-epigraficzno-prozopograficznych przesłania, skowane w ryzach nauki historycznej, eksponowanie idei ciągłej, żywotnej, witalnej, opartej na otwartości i tolerancji rzymskiej Europy, pozwala określić Mrozewicza historykiem Europy i europejskości.
Przyznacie Państwo, że brzmi to znakomicie lepiej niż przyziemny pogranicznik. Ale za tym trywializowaniem kryje się cecha fenomenalna u wielkich badaczy. Pewien rodzaj dualizmu, który onegdaj nasi mistrzowie niepotrzebnie rozkładali w czasie, nakłaniając nas zrazu do badania szczegółu, żeby potem dojść do ogółu. Mrozewicz potrafił to połączyć niemal u progu swej naukowej drogi, bo jest nie tylko historykiem, ale i, jeśli tylko to właściwe określenie, praktykiem Europy, Europy otwartej. Nie trzeba być wnikliwym egzegetą jego naukowych aktywności, by dostrzec w nich i przekraczanie granic, i poszukiwanie tego, co łączy i integruje. Europa nie tkwi, tkwi nie tylko w jego przestrzeniach i problemach badawczych, topografii naukowych, peregrynacji i publikacji, bo widać ją choćby w poznańskich kseniach i gnieźnieńskich studiach, a nawet w studenckich ekspedycjonach ad limitem Imperii Romani. Dalsza egzemplifikacja nie ma chyba sensu. Gwoli rekapitulacji rzekłbym natomiast, że w swej naukowej europejskości Mrozewicz jest niezwykle spójny i konsekwentny. Nie jestem pewien, czy wyłom w tym monolicie stanowią recenzje i świetne studia nad historią polskiego piśmiennictwa starożytniczego. Te ostatnie to raczej głos zza limesu, dowód na to, że Polacy nie gęsi. Choć to rusycyzm, ale zakończę kapuścińskim. Fragmentem z Imperium, tyczącym jakuckich mrozów, nomen omen. Wielki mróz poznaje się po tym, że w powietrzu wisi jasna, świecąca mgła. Kiedy człowiek idzie, w tej mgle robi się korytarz. Korytarz ma kształt sylwetki przechodzącej osoby. Człowiek przechodzi, ale korytarz zostaje. Tkwi w mgle nieruchomo. Wielkie chłopisko robi wielki korytarz, a małe dziecko mały korytarzyk. Jeśli z przejmującej obserwacji Kapuścińskiego uczynić metaforę historii, jest jak mgła, tajemnicza, niematerialna, niepewna, to przechodząc przez nią dobry przecie i drobny Mrozewicz zostawił ślad wielkiego chłopiska. Szanowni Państwo, było dla mnie wielkim przeżyciem, powodem do obaw także, że o panu profesorze Leszku Mrozewiczu mogłem powiedzieć po swojemu. 200 lat, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu pana profesora Krzysztofa Nawotkę z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo proszę, panie profesorze. Wasza magnificencjo, panie dziekanie, szanowni państwo, dostojni jubilacie. To jest dla mnie wielki zaszczyt móc występować tutaj i z uwagą i wzruszeniem słuchałem tych pięknych prezentacji sylwetki wielkiego epigrafika i historyka uczonego światowego formatu Europejczyka i powiedziałbym, że niekwestionowanego lidera środowiska historyków starożytnych w Polsce. Niewiele można do tych przemówień dodać, choć chciałoby się. Ja mam zaszczyt znać pana profesora Mrozewicza od 39 lat, więc to już szmat czasu, ale pozwolę sobie dalszą część swojego wystąpienia poświęcić na odczytanie uchwały nr 134 przez 2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 listopada 2021 roku, która mówi w paragrafie pierwszym ustęp pierwszy: Senat Uniwersytetu Wrocławskiego po zapoznaniu się z wnioskiem oraz recenzjami przygotowanymi przez profesor dr habilitowaną Danutę Musiał z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tu zresztą obecną, oraz profesora doktora habilitowanego Mariusza Mielczarka z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi w uznaniu zasług nadaje panu profesorowi Leszkowi Mrozewiczowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego
A w ustępie drugim mówię, że na promotora wyznaczony został profesor doktor habilitowany Krzysztof Nawodka. I chciałbym, szanowny panie profesorze, drogi Leszku, w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licznego grona twoich przyjaciół we Wrocławiu poprosić cię o przyjęcie tej godności, a ufam, że tak się stanie. Jak się stanie, to zaprosić wszystkich państwa oczywiście na promocję doktorską w niedługim czasie, w terminie dogodnym dla dostojnego jubilata. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni państwo, w związku z jubileuszem naszego dostojnego jubilata nadeszło szereg listów gratulacyjnych. Teraz o ich odczytanie poproszę panią profesor Annę Tatarkiewicz i panią doktor Zofię Kaczmarek. Szanowny panie profesorze, dzień urodzin to zwykle dobra okazja do składania życzeń. Z biegiem jednak lat, oprócz należnych jubilatowi życzeń, coraz więcej miejsca warto poświęcić wdzięczności. Doskonałą ku temu okazją jest uroczysty, świętowany w środowisku akademickim jubileusz 70. urodzin. Chciałbym zatem w tych kilku słowach dołączyć do grona osób wyrażających swą wdzięczność za lata owocnej pracy pana profesora na rzecz nie tylko Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale szeregu innych uczelni, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Chciałbym zwrócić uwagę szczególną na gnieźnieński wątek życia czcigodnego jubilata. To właśnie z Instytutem Kultury Europejskiej są związane ostatnie lata naukowej działalności pana profesora. Kierowana przez czcigodniego jubilata przez przeszło 10 lat instytucja zapisała się wyraźnie w kulturalnej i edukacyjnej mapie Gniezna. Jestem szczególnie wdzięczny za życzliwą współpracę z Archidiecezją Gnieźnieńską, w tym za pomoc w organizacji Zjazdu Gnieźnieńskiego oraz jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Z okazji rocznicy urodzin należy zawsze pamiętać, że mijające lata nie są jedynie wskaźnikiem upływającego czasu, ale dowodem na kolejne zdobycie życiowe doświadczenia. Także uczelnia zawsze powinna czerpać z doświadczenia tych, którzy przez lata kształtowali jej tożsamość. W tym kontekście papież Franciszek powiedział kiedyś: za każdym razem, gdy staramy się odczytywać znaki czasu w aktualnej rzeczywistości, wypada słuchać młodych i starszych. Jedni i drudzy są nadzieją narodów. Starsi wnoszą pamięć, mądrość, doświadczenia, które zachęca, aby głupio nie powtarzać tych samych błędów w przyszłości. Życzę panu profesorowi, by nadal czerpał satysfakcję z podejmowanej pracy naukowej, a jednocześnie nieustannie doświadczał życzliwości ze strony swoich najbliższych i całego środowiska akademickiego. Ja ze swej strony zapewniam o modlitwie, którą przy grobie świętego Wojciecha, patrona Polski, będę zanosił w intencji dostojnego jubilata. Z chrystusowymi pozdrowieniami, arcybiskup metropolita gnieźnieński, prymas Polski, ksiądz Wojciech Polak. Szanowny panie profesorze, dostojny jubilacie. Z okazji jubileuszu 70. urodzin składam panu profesorowi serdeczne gratulacje. Chciałbym w tym dniu przekazać wyrazy szczerego uznania za lata pracy poświęcone nauce, a w szczególności za osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii antycznej. Odniesione sukcesy są potwierdzeniem ogromnego autorytetu, jakim cieszy się pan profesor w polskich i międzynarodowych ośrodkach naukowych, a także uznaniem dla pana wiedzy eksperckiej, dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego na rzecz Kolegium Europeum w Gnieźnie. Z tej okazji pragnę również podziękować panu profesorowi za lata udanej i owocnej współpracy. I mam przekonanie, że przekazane wielu pokoleniom naukowców wartości, pasja i zaangażowanie do pracy na rzecz wspólnoty akademickiej przyczynią się do tworzenia rzeczy wielkich i ponadczasowych.
Proszę o przyjęcie serdecznych życzeń pomyślności na następne lata, spełnienia wszystkich dalszych ambitnych planów, wytrwałości, optymizmu, a nade wszystko dużo zdrowia, aby służyło ono dobru ogółu i nauce. Łączę wyrazy szacunku profesor doktor habilitowany Bronisław Marciniak, rektor UAM w latach 2008-2016. Szanowny pan profesor doktor habilitowany Leszek Mrozewicz, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Z wielką radością i satysfakcją odebrałem zaproszenie do udziału w uroczystości 70-lecia urodzin pana profesora. Z całego serca dziękuję za ten zaszczyt. Żałuję jednak, że z powodu podjętych wcześniej zobowiązań nie mogę uczestniczyć w okolicznościowym spotkaniu, ani też osobiście wypowiedzieć słów uszanowania z okazji tak znakomitego jubileuszu. Proszę więc wybaczyć, że choć taką drogą przekażę moje najszczersze, najgorętsze życzenia i gratulacje. 70. urodziny to niezwykle piękny jubileusz dla nas, ludzi nauki, związany także z oficjalnym zwieńczeniem dotychczasowej dydaktycznej i naukowej pracy. Jest zatem dodatkowa okoliczność, by pogratulować i życzyć wszelkiej pomyślności z tego pięknego jubileuszu, ale także z wielkich dokonań, które składają się na ten bogaty pański życiorys. Wyrażam nadzieję, że ten uroczysty dzień zostanie w pamięci pana profesora jako wyraz uznania środowiska akademickiego za znaczący wkład w rozwój nauki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako wybitny specjalista i badacz, laureat wielu nagród i wyróżnień, zapisał się pan profesor w naszej świadomości jako autorytet naukowy i życzliwy nauczyciel akademicki. Proszę o przyjęcie najlepszych urodzinowych życzeń, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę oczywiście potrzebnych sił, by nadal mógł pan profesor pomnażać swój naukowy dorobek oraz służyć swoją pomocą i doświadczeniem. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, profesor doktor habilitowany Jacek Woźny. Z okazji uroczystości jubileuszu 70. urodzin profesora Leszka Mrozewicza, dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach składają szanownemu jubilatowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Gratulujemy panu profesorowi osiągnięć naukowych i sukcesów w kreowaniu życia naukowego w wielu ośrodkach badawczych oraz życzymy dalszego powodzenia w tych sferach działalności pana profesora. Gratulujemy panu profesorowi również pozycji, jaką osiągnął w środowisku historyków, w którym traktowany jest jako autorytet naukowy, wymagający, a zarazem wyrozumiały wobec innych badaczy. Przesyłamy z okazji jubileuszu także gorące podziękowanie za wieloletnią współpracę, życzliwość okazywaną pracownikom naszego Instytutu, zwłaszcza tym zajmującym się historią starożytną, w końcu również zainspirowanie ich aktywności naukowej. Z wyrazami głębokiego szacunku i ogromnej wdzięczności w imieniu pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, profesor doktor habilitowany Jerzy Sperka, zastępca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor habilitowany Dariusz Rolnik, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Wielce szanowny panie profesorze, dzisiejszy jubileusz pana profesora jest wydarzeniem doniosłym dla wielu badaczy świata antycznego. Wśród nich dla historyków starożytności środowiska naukowego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ale także dla mnie osobiście. Moja własna droga naukowa splotła się z osobą pana profesora najpierw jako wyrozumiałego recenzenta jednego z moich pierwszych artykułów, a potem niejednokrotnie jako krytycznego, a zawsze rzetelnego i merytorycznego oraz życzliwego odbiorcy moich kolejnych dokonań naukowych. Pozostaję z wdzięcznością w sercu za pana profesora nieoceniony wkład w mój rozwój naukowy, a także z ogromnym uznaniem za pana profesora zasługi w rozwój badań nad Imperium Rzymskim i poznawanie antyku. Z okazji jubileuszu życzę panu profesorowi dalszych, długich lat twórczej pracy i dalszego rozwijania zainteresowań badawczych. Agata Kluczek. Szanowny pan profesor doktor habilitowany Leszek Mrozewicz. Szanowny panie profesorze, z okazji jubileuszu 70. urodzin szanownego pana profesora pragnę złożyć na ręce dostojnego jubilata najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, nieustannej pogody ducha oraz niegasnącego entuzjazmu w aktywności naukowo-dydaktycznej.
Przy okazji dzisiejszej uroczystości chciałbym wspomnieć, a zarazem jeszcze raz podziękować za liczne, jakże cenne inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju Collegium Europaeum Gnesnense, a także za wszelką troskę i zaangażowanie okazywane nauce polskiej oraz środowisku akademickiemu Wielkopolski. W tym wyjątkowym dniu życzę, aby dalsza aktywność naukowa szanownego pana profesora stanowiła źródło dumy i osobistej satysfakcji, a życie rodzinne niezmiennie wiązało się z poczuciem wytchnienia oraz spełnienia. Niechaj wszelkie działania podejmowane przez szanownego pana profesora nieprzerwanie spotykają się z należytym szacunkiem i życzliwością ze strony wspólnoty akademickiej. Z poważaniem, Paweł Arndt, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Panu profesorowi życzenia przysłali też koleżanki i koledzy, którzy z różnych przyczyn nie mogli się pojawić na dzisiejszej uroczystości. Profesor Amela Albana z Uniwersytetu w Katanii, profesor Hartwig Brandt z Uniwersytetu w Bambergu, profesor Gianluca Gregori z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, profesor Heinz Herzlich z Uniwersytetu w Berno, profesor Maciej Piedgoń z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Jan Iluk z Uniwersytetu Gdańskiego, który pisze dodatkowo. Bardzo proszę o przekazanie dostojnemu jubileuszowi najserdeczniejszych gratulacji i życzeń wielu dalszych osiągnięć naukowych, które zawsze są także sukcesami polskich historyków badających dzieje świata antycznego. Rad jestem, że jego wielki dorobek i niestrudzona praca znajdą zasłużone uznania, a osobiste zalety zjednają powszechną sympatię. Wśród nich nasza, historyków z Uniwersytetu Gdańskiego, jest stała i wyrażona przez kolejne pokolenia pracowników Zakładu Historii Starożytnej. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu w imieniu Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej pana profesora Kazimierza Ilskiego. Magnificentio, spectabiles, dostojny jubilacie. Proszę pozwolić, że w przódy odczytam adres przygotowany w imieniu członków Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Szanowny panie profesorze, drogi Leszku, w związku ze znakomitym jubileuszem 70. urodzin proszę uprzejmie o przyjęcie gratulacji i jednocześnie życzeń dalszych długich lat owocnej pracy i dalszego rozwijania zainteresowań badawczych. Jako uczeń profesora Stefana Parnickiego Pudełko związał pan profesor swą karierę naukową z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem licznych pana studiów stały się przemiany społeczne w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem ze szczególnym naciskiem na Mezję Dolną. Śmiałe hipotezy i ustalenia na trwałe weszły do światowej literatury. Wypracował pan profesor pryncypia studiów prozopograficznych, które doprowadziły do powstania szeregu rozpraw pana uczniów i współpracowników. Efekt tych nadal trwających dociekań można nazwać szkołą profesora Mrozewicza. Odbiło się to także w formach organizacyjnych starożytnych studiów na Uniwersytecie w Poznaniu, czemu niestrudzenie poświęcał pan profesor swój zapał i siły. O udziale w nauce powszechnej świadczą liczne pobyty pana profesora na stażach i stypendiach zagranicznych oraz długa lista gościnnych wykładów na wielu europejskich uniwersytetach. Studia nad starożytnością w Polsce wzbogacone zostały dzięki staraniom pana profesora, dzięki przekładom, redakcjom i współredakcjom wybitnych dzieł uczonych zagranicznych, z którymi pozostaje pan do dzisiaj w pięknej uniwersyteckiej przyjaźni. W wielu ośrodkach naukowych w Polsce pracują dzisiaj uczeni, którzy doświadczyli pana życzliwości, otwartości na krytyczną dyskusję i wsparcia prowadzącego do ich osobistych sukcesów. Wszystko to sprawia, że cieszy się pan profesor autorytetem. Zasiadając od wielu kadencji w Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej PAN, uczestniczył pan profesor w życiu naukowym tego gremium, ale także w procesie wypracowywania opinii ważnych dla rozwoju nauki w Polsce. Za to jesteśmy wdzięczni. W dniu dzisiejszym w imieniu członków Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN mam zaszczyt i przyjemność prosić o przyjęcie serdecznych życzeń, podziękowań i wyrazów szacunku. Proszę pozwolić, że dołożę jeszcze do tego dwa zdania od siebie. Leszku,
Chciałbym, abyś przyjął to prowincjonalne wino, ponieważ Polska Akademia Nauk dopiero łozy winnej latorośli szlancuje w Powsinie, więc musimy jeszcze poczekać. To jest prowincjonalne wino z Moguncji. Dołączam do tego podziękowania za przyjaźń, za współpracę, za satysfakcję, którą z tej współpracy miałem prawo czerpać, za domowość rozumianą wszelako. Zdradzę za twoją pomoc w budowaniu mojego domu, rozumianego metaforycznie i bardzo realnie. Za to noszę w sobie wdzięczność, o której nigdy też nie zapomnę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Chciałbym teraz o zabranie głosu poprosić panią profesor Katarzynę Balbuzę w roli podwójnej. Pani profesor, po pierwsze, wręczy medal, który przyznało panu profesorowi Stowarzyszenie Historyków Starożytności oraz odczyta gratulacje od Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Bardzo proszę, pani profesor. Wielce szanowny panie profesorze, ja pozwolę sobie odczytać życzenia od przewodniczącego, od prezesa zarządu Stowarzyszenia Historyków Starożytności, pana profesora Ryszarda Kuleszy. Wielce szanowny panie profesorze, dostojny jubilacie, z okazji zacnego jubileuszu 70-lecia urodzin zarząd Stowarzyszenia Historyków Starożytności, którego pan profesor jest honorowym członkiem, składa na ręce pana profesora najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i satysfakcji z własnych dokonań naukowych. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za pracę naukową pana profesora i pana obecność w starożytniczym życiu naukowym naszego kraju. Gratulujemy wspaniałych sukcesów naukowych, które są wynikiem pana wieloletniej wytężonej i pełnej pasji pracy, a także wypromowanych licencjatów, magistrów i doktorów, grona wdzięcznych habilitantów. Uformował pan profesor własną szkołę epigrafiki łacińskiej, zgromadził wokół siebie grono wiernych uczniów, którzy z sukcesem kontynuują zainicjowane i inspirowane przez pana profesora badania. Życzymy wielu dalszych lat sukcesów w pracy naukowej, realizacji wszystkich planów zawodowych i życiowych oraz dużo sił i zdrowia. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Historyków Starożytności, prezes zarządu, profesor Ryszard Kulesza. I mam również honor wręczyć panu profesorowi medal Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Bardzo proszę. I panie profesorze, jeszcze jedne życzenia od Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział w Poznaniu. Wielce szanowny panie profesorze, dostojny jubilacie, z okazji jubileuszu 70. urodzin Zarząd Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego wraz z całą społecznością towarzystwa składa panu profesorowi gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia. Pragniemy wyrazić panu profesorowi słowa głębokiego uznania oraz wdzięczności za wieloletnią pracę i godne reprezentowanie poznańskiego środowiska starożytnego w Komisji Historii Starożytnej działającej przy Zarządzie Głównym PTH, której pan profesor był członkiem od momentu jej powołania na przełomie 1979 i 1980 roku. Dziękujemy za wspaniałą pracę w ramach tej komisji, również w tych latach, kiedy pan profesor zgodził się jej przewodniczyć. Ogromna pasja i zaangażowanie pana profesora w integrację i rozwój polskiego środowiska starożytniczego zasługują na najwyższe uznanie. W dniu tak wspaniałego jubileuszu życzymy panu profesorowi dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, a także wielu sił i tak właściwej panu profesorowi energii do dalszych znakomitych przedsięwzięć naukowych. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Z wyrazami głębokiego szacunku prezes oddziału PTH w Poznaniu Katarzyna Balbuza oraz wiceprezesi pani profesor Danuta Konieczka-Śliwińska i pani profesor Agnieszka Jakuboszczak. Dziękuję bardzo, pani profesor. Czcigodny jubilacie, szanowni państwo.
Z okazji zbliżającego się jubileuszu 70. rocznicy urodzin pana profesora, grono jego przyjaciół i uczniów postanowiło przygotować księgę pamiątkową pod jakże znamiennym tytułem Antiquitas Eterna, wieczność żywa. Chcielibyśmy za moment tę księgę panu profesorowi wręczyć. Zanim to jednak nastąpi, kilka słów od komitetu redakcyjnego powie nam pan doktor Michał Duch. Panie doktorze, bardzo proszę. Magnificencjo, czci godni goście, wielce szanowny panie profesorze. Publikacja, którą za chwilę oddamy do rąk pana profesora pod tytułem Antiquitas Eterna, Classical Studies Dedicated to Leszek Mazewicz on his 70th birthday, wydana przez wydawnictwo Harasowic, powstała, aby uczcić pana profesora 70. urodziny. Za jej przygotowanie do druku odpowiadał zespół redakcyjny w składzie Katarzyna Balbuza, Michał Duch, Zofia Kaczmarek, Krzysztof Królczyk oraz Anna Tatarkiewicz. Tom składa się z 53 artykułów poruszających szeroki wachlarz zagadnień związanych z archeologią klasyczną, historią, filologią klasyczną i recepcją antyku. Do więcej uwagi poświęcono tematom związanym z dziejami armii rzymskiej, prowincji rzymskich, a także epigrafice łacińskiej, która była głównym obszarem zainteresowań pana profesora. W tomie znajdują się też teksty omawiające różne aspekty życia politycznego, społecznego i kulturalnego państwa rzymskiego, czy też te pochylające się nad recepcją antyku i sylwetkami wybitnych badaczy starożytności w Polsce. Idea przygotowania niniejszej księgi pamiątkowej zgromadziła wielu badaczy, kolegów, przyjaciół i uczniów pana profesora. Wszystkim autorom jesteśmy ogromnie wdzięczni za udział w tym przedsięwzięciu. Księga ta nie powstałaby, gdyby nie pomoc wielu życzliwych osób. Redaktorzy chcieliby szczególnie podziękować profesor Bogumile Kaniewskiej, jej magnificencji, rektorce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesorowi Rafałowi Witkowskiemu, prorektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesorowi Józefowi Doboszowi, dziekanowi Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesorowi Mateuszowi Jegerowi, dyrektorowi Instytutu Kultury Europejskiej, za wsparcie finansowe publikacji tej księgi. Wyrazy naszej wdzięczności należą się również Tomaszowi Budoszowi, prezydentowi miasta Gniezna, który z życzliwością wspiera działalność wydawniczą Instytutu Kultury Europejskiej i który zechciał również wspomóc finansową tę publikację. Dziękuję również recenzentom, doktorowi Florianowi Matei Popescu z Instytutu Archeologii Rumuńskiej Akademii Nauk w Bukareszcie oraz profesorowi Sławomirowi Sprawskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wysiłek włożony w przygotowanie recenzji tak licznych tekstów. Profesorowi Krzysztofowi Nawodce jesteśmy wdzięczni za pomoc w nawiązaniu kontaktu z wydawnictwem Harasowic. Profesorowi Ignacemu Lewandowskiemu dziękujemy za dedykację, za napisanie dedykacji łacińskiej, bez której księga dedykowana badaczowi epigrafiki byłaby niepełna. Dziękujemy panu Szymonowi Nawokowi za przygotowanie tłumaczeń na język angielski, redakcję językową wielu tekstów oraz panią Annie Dzionek i Ewie Gbur z Instytutu Kultury Europejskiej za pomoc w sprawach administracyjnych i organizacyjnych. Nadszedł długo wyczekiwany przez nas moment, półtorej roku prawie, kiedy możemy wreszcie wręczyć księgę panu profesorowi. Szanowni Państwo, nadszedł wreszcie długo wyczekiwany moment. Chcielibyśmy oddać głos naszemu drugiemu jubilatowi, szanownemu panu profesorowi Leszkowi Mrozowiczowi. Panie profesorze, bardzo prosimy.
Szanowna pani rektor, szanowny panie prorektorze, panie dziekanie, państwo prodziekani, panie dyrektorze i drugi panie dyrektorze, panie przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej, pan, szanowni państwo, 70-lecie zobowiązuje. Zobowiązuje już przez sam fakt, że tego momentu doczekałem. To wspaniała uroczystość, na którą, wydaje mi się tak uczciwie patrząc, nie w pełni zasłużyłem. Skłania ona jednak do refleksji, zwłaszcza, że jestem historykiem. Ale mimo, że od wczesnych lat pasjonowały mnie książki, co było absolutną zasługą mojej matki, wcale nie myślałem o zawodzie historyka. Pod wpływem literatury przygodowo-podróżniczej chciałem zostać marynarzem, aby oczywiście zwiedzać świat, a wylądowałem, nie uwierzą państwo, w szkole górniczej. Było to co prawda doświadczenie krótkie. Uciekłem z niej i to dosłownie po miesiącu. W szkole podstawowej groziło mi powtarzanie ostatniej, siódmej klasy, uwaga, z historii. Uczyła mnie jej wówczas pani od WF-u. Patrzyła na mnie podejrzliwie, bo na lekcje historii przynosiłem jakieś dziwne książki. Pamiętam, że kiedyś przyszedłem z opasłym tomem Nędzników Wiktora Hugo, aby przeczytać fragment o Gawroszu na barykadach, bo akurat przerabialiśmy dzieje Francji ponapoleońskiej. Ostatecznie egzamin z historii przesądzający o ukończeniu szkoły podstawowej odbył się na boisku sportowym. Zainteresowania historią w pełni rozwinąłem w liceum. Trafiłem tam na wspaniałych nauczycieli. Polonistę, absolwenta KUL-u i historyka, absolwenta UAM, ucznia profesora Janusza Pajewskiego. Im zawdzięczam moją pierwszą formację intelektualną. Muszę dodać, że wychowałem się w małej mieścinie na zachodzie kraju, 70 kilometrów na południe od Szczecina, na ziemi określanej wówczas eufemistycznie odzyskaną. Jak się państwo dowiedzieli, o mały włos, aby ta ziemia odzyskana połączyła w jakiś sposób losy pani rektor i moje. Wszechwładzę w miasteczku sprawował, co w tym czasie było zjawiskiem normalnym, pierwszy sekretarz powiatowy PZPR. Jego syn był moim najlepszym kolegą. Pamiętam jak dziś, gdy przed całą klasą odezwał się do wychowawczyni. Proszę pani, proszę powiedzieć, że to prawda, że mój tata nie boi się milicji. Urodzeni i formowani w komunistycznej rzeczywistości braliśmy wszystko takie, jakie było. Przeżywaliśmy na wesoło to, co życie nam dawało. Pierwsze majowe manifestacje, obchody rocznic wybuchu rewolucji październikowej, urodziny Lenina, capstrzyki z okazji różnych wojskowych okazji. Odgłosy z odległego świata docierały do nas powolnie, przefiltrowane całkowicie przez partyjną propagandę. Pewnego razu, już w liceum, wpadła mi w ręce książka o Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. Dzisiaj to pewnie już biały kruk. Polskę i Polaków przedstawiono w niej w najgorszych barwach, w moim odczuciu z absolutną pogardą. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. W szkole na tak zwanej długiej przerwie podszedłem do mojego profesora historii. Wysłuchał mnie z dziwnym wyrazem twarzy. Nie mam czasu, powiedział, aby teraz o tym rozmawiać, ale spotkajmy się po południu w parku. Będę tam na spacerze. Otworzył mi oczy i wówczas zrozumiałem, co znaczą dziwne uwagi o tym, że Komitet Powiatowy Partii interesuje się naszym polonistą, wychowankiem KUL-u. Mimo, że moje zainteresowania historyczne były już wyraźnie określone z naciskiem na dzieje starożytne, postanowiłem po zdaniu matury w roku 1969 pójść na studia politologiczne, wówczas zainaugurowane na Uniwersytecie Warszawskim jako nowość w skali ogólnopolskiej. Wpływ na to miały bez wątpienia wydarzenia marcowe 1968 roku. Ale rozczarowanie było ogromne. Nie dość, że miałem poczucie, że zdradzam moją ukochaną historię, to panująca wówczas na UW atmosfera wobec tego kierunku
postrzeganego jako wylęgarnia przyszłych działaczy partyjnych, podziałała na mnie całkowicie deprymująco. Po pierwszym semestrze wróciłem do domu. W lipcu 1970 złożyłem egzamin na studia historyczne na UAM z sukcesem. Wreszcie wkroczyłem na właściwą ścieżkę. Od szkoły górniczej przez nauki polityczne po historię. Nie będę opowiadał o przebiegu studiów, byłoby to banalne. Wskażę tylko te osoby, które mogę nazywać moimi prawdziwymi nauczycielami, wręcz mistrzami. Ogromny wpływ na kształtowanie mojej osobowości historyka wywarli Włodzimierz Pająkowski, niezrównany znawca antycznych dziejów Półwyspu Bałkańskiego i absolutny polihistor, oraz Stefan Parnicki, Pudełko, wspominany już tutaj. Pierwszy z nich był historykiem o bardzo szerokich horyzontach badawczych. Profesor Parnicki, Pudełko natomiast był archeologiem i filologiem klasycznym. Dzięki niemu poznałem arkana archeologii i to on pchnął mnie w kierunku epigrafiki. To on zapoznał mnie z profesorem Jerzym Kolendo, który nauczył mnie badań epigraficznych i do końca swego życia żywo interesował się moimi osiągnięciami na tym polu. Stał się moim mistrzem. Włodzimierz Pająkowski umożliwił mi kontakt z nauką zagraniczną. To on przyczynił się do mojego pierwszego wyjazdu stypendialnego do Kilonii w roku 1983. Poznałem tam wówczas profesorów Franka Kolba i obecnego tu Leonarda Schumachera. To wtedy nawiązałem kontakt z profesorem Gezą Alfeldim, guru wszystkich epigrafików rzymskich. W konsekwencji krąg bezustannie się poszerzał, że wymienię profesora Marcela Pierarda ze Szwajcarii, Silvio Pancierę, Gianluca Gregoriego, Silvio Orlandi z Rzymu, Francisco Pina Polo z Hiszpanii, Jean-Pierre Martena z Francji, Laszlo Borchego z Węgier, a jest ich jeszcze wielu. Wspomnieć muszę także trzech profesorów filologii klasycznej, po których wpływem pozostaję do dzisiaj. To nieodżałowanej pamięci Sylwester Dworacki, który był i jest dla mnie wzorem etycznej postawy badawczej i głębokiego człowieczeństwa. Jerzy Danielewicz, u którego na zajęciach z greki ogarnął mnie zawsze głęboki wstyd, gdy o coś się potykałem. Oraz obecny tu Ignacy Lewandowski, imponujący pracowitością i pasją do historii, wybitny znawca myśli historycznej. Często pojawia się w mojej pamięci profesor Tadeusz Kotula z Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny badacz dziejów Afryki Rzymskiej, człowiek wielkiej prawości i wspaniałej postawy moralnej. To doktor honoris causa naszej alma mater. Miałem wielki zaszczyt być promotorem w przewodzie pana profesora. I jeszcze, już z mego pokolenia, profesor Lesław Morawiecki, mistrz numizmatyki rzymskiej, głęboki znawca dziejów republikańskiego Rzymu, profesor uniwersytetów w Rzeszowie i Lublinie. Był moim wielkim przyjacielem. Nieodłączną stroną mego życia byli i są studenci. Dydaktyka uniwersytecka stała się moją pasją, częścią mego życia. Wzorem był dla mnie profesor Jerzy Kupczak, niezrównany wykładowca i wspaniały gawędziarz. Był opiekunem przez pewien czas mego rocznika, a obok niego profesor Maria Kujawska, obecna tutaj z nami na tej sali, która również opiekowała się moim rokiem, przejęła tę pałeczkę w sztafecie po Jurku Kupczaku i która dla nas wszystkich studentów stała się wzorem prawdziwej profesor opiekującej się swoimi studentami. Jestem nader dumny z licznego grona moich uczniów. Niektórzy z nich, jak już o tym była dzisiaj mowa, są profesorami, a jestem przekonany, że wszystkim pisana jest wielka kariera naukowa. Ostatnie kilkanaście moich lat określiło Gniezno. Tamtejszy Instytut Kultury Europejskiej to szczególne doświadczenie, które będzie mi towarzyszyło do końca mego życia. Na koniec chciałbym powiedzieć o tym, co uważam za najważniejsze w tym przydługim moim życiu. Jeśli sięgnąłbym najpierw do rzeczy uniwersalnych, to na pewno upadek komunizmu i wejście naszego kraju do NATO i Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że nic nas ani z jednej, ani z drugiej organizacji nie wyprowadzi. To nie jest pociąg byle jaki. Patrząc natomiast w wymiarze osobistym, jestem szczęśliwy, że mam wspaniałą rodzinę, kochającą oddaną mi żonę Bożenę oraz dwie cudowne córki, Annę i Agnieszkę.
obrazu dopełniają fantastyczne wnuczęta August i Helena. Helenę państwo widzą cały czas. Nie ukrywam mej dumy z obu zięciów, Andrzeja i Stejna, którzy, proszę mi wybaczyć, nie chcę jednak zapeszyć, nad wyraz mi się udali. Anna i Agnieszka nie mogły być dziś z nami. Anna przebywa na stypendium Fulbrighta w Seattle w USA. Towarzyszą jej Stein i August. Agnieszka nie mogła nam towarzyszyć ze względów epidemicznych. Przeszła ciężką chorobę i nie może ryzykować kontaktu z szerszym otoczeniem dopóki nie wróci do pełni sił. Muszę państwu wyznać, że jestem szczęśliwy. Szczęśliwy rodziną i szczęśliwy życiem. Szanowni państwo, chciałbym bardzo gorąco podziękować inicjatorom i organizatorom tej pięknej uroczystości, ale przede wszystkim za przybycie państwa na to spotkanie, mimo pandemii i odległości. Ale słowa szczególnej wdzięczności kieruję do naszych gości z zagranicy, do moich przyjaciół Gerdy von Bülow, Leonarda Schumachera i Hanny Hammer. Gerda von Bülow to jest moja wspaniała koleżanka, którą znam niesłychanie długo, od 46 lat. Poznaliśmy się w Nowe, w Bułgarii, w trakcie wykopalisk i ta nasza przyjaźń, nasze koleżeństwo przetrwało bardzo trudne czasy i jest dzisiaj pewnym symbolem i dla mnie, i jak myślę, również dla Gerdy. Gerda, ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für deine Freundschaft. Die schon 46 Jahre dauert. Es ist eine wunderbare, schöne Erinnerung für mich. Und es ist absolut toll, dass du mir eine solche Überraschung gemacht hast, dass du hier gekommen bist. Proszę państwa, ja do końca, do momentu wejścia do tej sali, nie wiedziałem, że Gerda się pojawi. Mimo, że korespondowaliśmy, Gerda cały czas wypytywała o sytuację pandemiczną w Polsce. I rozumiałem ją, że my teraz na liście tych dwóch najbardziej zagrożonych krajów no, jesteśmy zbyt ryzykowni, a jednak utrzymała to do końca w tajemnicy i tu dzisiaj w tej sali, gdy ją spojrzałem, to z radości kolanami się ugięły. Gerda, nochmals besten Dank. Profesor Leonard Schumacher jest moim wypróbowanym przyjacielem od 37 lat. Łączą nas nie tylko zbieżne zainteresowania badawcze, ale także wzajemne zrozumienie i sympatia, podobne widzenie świata. Wspólnie rozwijaliśmy program współpracy między naszymi uczelniami, a wyjątkowe zasługi profesora w tym zakresie znalazły wyraz w uhonorowaniu go medalem za zasługi dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza. An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichsten Dank dir, lieber Leonard, und dir, Hanna, für ihr Kommen zu meinem heutigen Fest aussprechen. Die Reise aus Mainz nach Posen ist keineswegs, wie wir es uns denken könnten, eine Selbstverständlichkeit. Und es geht ja gar nicht um die Entfernung, die man heutzutage bei gegenwärtigen technischen Verkehrsmitteln ohne Schwierigkeiten bewältigen kann. Die Entscheidung, meine Person hier an Ort und Stelle zu würdigen, trotz der Pandemie, weckt bei mir das Gefühl der Dankbarkeit und Hochachtung. Ich danke euch allen von meinem ganzen Herzen. Dziękuję państwu za uwagę. Powtórzę jeszcze tylko, że ta przemiła informacja, którą przekazał profesor Krzysztof Nawodka z Wrocławia, była dla mnie całkowitym zaskoczeniem, bo była to całkowita tajemnica. Jeśli taki był zamiar naszych drogich gości, to w pełni się to udało. Ogromnie, ogromnie za ten zaszczyt dziękuję i już na ręce pani rektor pozwolę sobie zadeklarować, że oczywiście ten zaszczyt przyjmuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, nasza uroczystość powoli dobiega końca. Zanim się rozstaniemy, chciałbym jeszcze wszystkich z Państwa zaprosić w imieniu pana profesora i w imieniu organizatorów, w imieniu pani rektor na niewielki, skromny poczęstunek. Niestety z uwagi na sytuację pandemiczną nie możemy się tutaj spotkać przed aulą lubrańskiego. Poczęstunek będzie miał miejsce w westybulu auli uniwersyteckiej w sąsiednim budynku. Są dwie możliwości dojścia dla tych z Państwa, którzy topografii naszej uczelni nie znają. Albo można wyjść tutaj z kolegium minus i przejść do sąsiedniego budynku, albo można też takim trochę tajemnym przejściem, nie wychodząc na dwór, wszystkim z Państwa drogę pokażemy. Szanowni Państwo, chciałbym wszystkim bardzo serdecznie w imieniu organizatorów podziękować za obecność. Tutaj zwłaszcza moje słowa podziękowań są skierowane do pani rektor, do jej magnificencji, do władz uczelni, do władz wydziału, do władz Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, do władz Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, do wszystkich z Państwa, którzy zechcieli przyjść i jubileusz naszego szanownego pana profesora Leszka Mrozowicza uhonorować. Jeszcze raz wszystkim z Państwa z głębi serca gorące podziękowania. A teraz chciałbym wszystkich z Państwa poprosić o powstanie i wysłuchanie, odśpiewanie tej radosnej pieśni Cieszmy się, Gaudeamus.